Dzień dobry, witam serdecznie na waszym kanale. Pozwoliłem sobie wrzucić niespodziewany filmik, nazwijmy go edycją specjalną. Słuchajcie, już wam mówię, w czym rzecz. Pamiętacie, 23 maja, czyli przedwczoraj, wrzucałem filmik i tak dalej. Mówiłem, że będę jechał do pracy, że będzie padać, moja pierwsza przeprawa przez deszcz. No i słuchajcie, co się stało. Byłem oczywiście w pracy, cały dzień nie padało. Zbliżała się godzina 14, Tomek zbierał się już do domu, wsiadłem na motor, jak zaczęło lać, słuchajcie, ulewa taka, no może nie najmocniejsza, ale dosyć konkretna, no i wracam z tej pracy. Słuchajcie, no i sobie jadę, nie wiem, chyba się troszeczkę zapomniałem, już wam mówię, do czego zmierzam. Dojeżdżam tam do takiego skrzyżowania, faktem, później tak sobie właśnie przeanalizowałem sprawę, dlaczego, co i jak. Jechałem za szybko, w ostatnim momencie zacząłem hamować. Słuchajcie, no i co? Zaliczyłem glebę. Leżę w tej kałuży, słuchajcie, swoich głębokich przemyśleń i zastanawiam się, mówię, kurde, jak do tego mogło dojść, że zaliczyłem takiego mini szlifa, powiedzmy, no ale gleba była dosyć konkretna. Słuchajcie, może wam pokażę, co się stało. No na szczęście mi tam, powiedzmy, dobra, mnie pal licho, junaka szkoda. Ja sobie tam zdarłem trochę nogę i nowe buty, które miałem założone, to przerysowałem konkretnie. Już wam pokazuję, co się stało. No nic wielkiego, miałem dużo szczęścia. Zobaczcie, tu się obtarł plastik. Zeszło czarne, no to wiadomo, sprayem kupię spray w maciku i pomaluję. No wiadomo, no klameczka musiała też troszeczkę oberwać, tu ją przerysowało. Tu troszeczkę ten odbojnik, nie wiem jak to się tam nazywa. Co tutaj jeszcze? No tutaj mi się podnóżek wygiął, no to tam wiadomo, kopnąłem nogą i jest gitara. Troszkę tłumnik też ucierpiał tutaj, zobaczcie. Leciutko go tak zdusiło, no ale to też widzicie, bo tu już i tak się jakieś coś tam zaczyna rdzewieć, także sobie to przeszlifuję porządnie i siknę czarnym matem i będzie wszystko ok. Tutaj jeszcze coś mam problem, bo zobaczcie, wygięło mi się tutaj też i ten pedał od hamulca, może zaraz zobaczę, bo to tak jeszcze na świeżo dobrze nie oglądałem. O, też troszkę jest obtarty i coś tutaj mi się trochę też pokrzywiło, będę musiał jeszcze pokombinować. Zobaczcie, jest krzywo, ta śruba idzie, która tutaj o to tłoczy, nie? Od tego, widzicie, i to tutaj też mi się nie podoba, będę musiał tam trochę młotkiem większym kalibrem tutaj przycisnąć i wy ten. Także słuchajcie, mówię wam o tym, bo tutaj wiadomo, no, motocykliści, którzy jeżdżą już dużo czasu i tak dalej, to oni mają to ogarnięte, wiedzą jak sobie radzić w warunkach deszczowych. Ja słuchajcie, no miałem, wiecie, ja nie jeździłem motorem, jeździłem za dzieciaka, tak jak wam na samym początku mówiłem, jak się miało tam 15 lat, później nie jeździłem w ogóle, teraz go kupiłem w lutym, no i od tego lutego jeżdżę. No to tak na dobrą sprawę, no to co tutaj widzicie, zrobiłem to tam 2700 km i to jest całe moje doświadczenie, jeśli chodzi o jazdę motorem, słuchajcie. No i mówię wam o swoich odczuciach w deszczu, słuchajcie, jadąc to jest zupełnie inna bajka. Ja wiedziałem, że trzeba jechać ostrożnie, ale to nie trzeba jechać ostrożnie, to trzeba jechać bardzo ostrożnie, słuchajcie. Na pewno już teraz mogę powiedzieć, bo ja wam powiem jeszcze raz, jak to było. No dojeżdżam do tego skrzyżowania, wiadomo, zabudowany teren. No jechałem, mimo że lało, jechałem tam sobie, kurde, w okolicach 60 na godzinę. No i tak nie wiem, przegapiłem troszkę, czy jakoś, czy może bardziej byłem skupiony na po prostu jakby pod koła bardziej patrząc, bo wiadomo, deszcz padał, nie też dobrze nie widać przez tą blendę, która nas chroni. No i tak jakoś już w ostatnim momencie mówię, kurde, za szybko jadę, dojeżdżam do tego skrzyżowania. Dobrze, że nikogo nie było, nie jechał za mną żaden samochód, nie jechał przede mną żaden samochód. No i wiecie co, no mój błąd, ja się do tego przyznaję bez bicia, bo ja jakby, no to był taki odruch, słuchajcie. Za przedni hamulec, przydusiłem za mocno, słuchajcie, to był ułamek sekundy, uślizg przedniego koła, dupa zaraz poleciała, ja na boku i pozamiatany, słuchajcie, no byłem zły na siebie. No ale no tutaj wiecie, lekcja pokory dla mnie, ja się uczę, nabieram doświadczenia, zastanawiam się już też, nie wiem, może chociaż tą przednią oponę wymienię, nie wiem, może ktoś tam będzie miał jakiś pomysł, może jakaś firma, nie wiem na ile to da, bo mimo chyba, że nie wiem, jakąś Michelin założy czy coś takiego,
I tak w deszczu, wiadomo, to jest tylko jednoślad, oponka jest cienka i tej przyczepności, ta przyczepność jest prawie że zerowa. Zapomnijmy o jakimś gwałtownym hamowaniu, nagłym czy coś takiego, nie ma takiej opcji. Muszę trochę zacząć też korzystać jednak, no jest ten hamulec tak zwany nożny, fachowo zwany hamulcem pomocniczym i chyba z tego trzeba też, myślę, że już koniecznie w warunkach deszczowych korzystać, tym bardziej, że tam jest ten układ CBS zainstalowany, czy tam zamocowany, czy jak to tam nazwać, który z tego co mi wiadomo chyba przekazuje siłę hamowania 60% na tylne koło i bodajże 40% na przednie koło. I tak powinienem hamować, ale wiecie, zagapiłem się w ostatnim momencie i tą klameczkę przydusiłem, słuchajcie, nie było w ogóle jak na łyżwach, moment i leżałem na boku, także ku przestrodze dla początkujących może motocyklistów, którzy będą zaczynać sobie tą zabawę, przygodę z motorem, no to też mówię, ostrożność, ale to taka bardzo ostrożność, w warunkach deszczowych, nie mówię tam po deszczu, ok, też jest ślisko, trzeba uważać, ale jeśli pada deszcz i jest, to naprawdę trzeba bardzo ostrożnie jechać, słuchajcie, ja wyjeżdżałem, bo no, żadna tajemnica, ja pracuję w Bydgoszczy, mieszkam w Koronowie, mam 30 km do pracy. Dobrze, że to się stało, słuchajcie, na wyjeździe z Bydgoszczy, bo to jakby mnie tutaj, mówię, aha, no tu już nie ma żartu, słuchajcie, wystraszyłem się, 60 na godzinę jechałem do domu, mówię, miałem to gdzie jeszcze, tam samochody za mną jadą, czy nie ten, ja mówię, tutaj muszę bezpiecznie dojechać do domu, bo to jest najważniejsze. Mówię, nie kozaczę, nie mam zamiaru się drugi raz wywrócić, ale to jest naprawdę, no gdzieś jakieś zagapienie i coś, no nie będę się tutaj tłumaczył, dałem ciała, niepotrzebnie przednim hamulcem hamowałem, to był mój ewidentny błąd. Opony myślę, że swoją robotę też zrobiły, znaczy nie zrobiły, no bo chyba, nie wiem, kupię może w jakimś najbliższym czasie, jak kupię oponę na przód, na początek, no bo to jednak finansowo też tam, nie wiem, podejrzewam, że jest w okolicach 300 zł chyba za taką już lepszejszą oponę na przód, będzie trzeba zapłacić, no ale i wtedy może też będę coś więcej mógł powiedzieć. Ja osobiście ze swojego tutaj doświadczenia nikłego, które mam tutaj na tym Junaczku. Także słuchajcie, no doświadczenie nieprzyjemne, ale uważam, że potrzebne i cieszę się, że wszystko się dobrze skończyło, obeszło się na strachu, no motorek trochę ucierpiał, ale tylko trochę, także no co, no jeszcze raz tutaj zobaczcie, tutaj troszeczkę, ja go dobrze się zdążyłem podeprzeć, wiecie, mam kurtkę, ona ma te ochraniacze na łokciach, także łokciem się podparłem i trochę nogą jeszcze tam zdążyłem zblokować, także on tak dobrze nie szlifnął się, że tak powiem, nie? No tutaj to są takie, wiecie, no niuanse, tu troszkę się przytarło, stópka się wygięła, no tu najbardziej co mnie denerwuje to właśnie, o, widzicie, spójrzcie jak ten tłoczek jest krzywo, nie? No trzeba to tutaj całe, będę musiał tutaj po prostu przebić to, naprostować, no bo innego tutaj rozwiązania nie ma. No ale myślę, że to tam nie jest żaden problem. No tutaj co? No też się siknie sprajkiem na tą klameczkę. A jeszcze tutaj, no też jak już pokazujemy wszystko, no to tutaj lusterko troszeczkę, widzicie? Ale na szczęście ani się nic nie wygięło. O, tu jest takie, nie wiem czy to będzie dobrze widać. Ani się nic nie powyginało, trochę tam tylko musiałem ustawić to lusterko i wszystko jest prosto, jedzie prosto. Kierownica też się nie wykrzywiła na szczęście. No i tutaj właśnie ten piękny, cudowny daszek, który nadaje urokowi. Słuchajcie, ja tak dzisiaj sobie właśnie oglądałem tutaj ten mój bilans strat i tak sobie zobaczyłem, że tutaj pod lampą jest, zobaczcie, ja wam pokażę, postaram się to pokazać. Nie wiem, czy kiepsko to złapać, słuchajcie. O, widzicie, jaki piękny jest Junaczek. Napis zaraz pod lampą, nie wiem, troszeczkę to jest tak bzdura, bo teraz spójrzcie, jak oddalam, widzicie, to tego Junaczka prawie w ogóle nie widać, nie, także bez sensu, to powinno być niżej, powinno być to, ale ja widzę, że to jest chyba tylko taka atrapka, zobaczymy, może da się to, bo naprawdę to wygląda, kurde, przekozacko, ten napis Junaczek, no i tyle, no także widzicie, no pierwsze śliwki, robaczywki, słuchajcie. Ale jeszcze raz powtarzam, w warunkach deszczowych przede wszystkim no, trzeba jechać wolno i to znacznie wolno i unikać gwałtownego hamowania i już na pewno nie przednim hamulcem, no, tyle wam powiem od siebie.
cały i zdrowy, noga trochę przerysowana, także. Słuchajcie, no nawet tak jak za dzieciaka jeździłem, za mało lata i tak dalej, tymi komarkami, WS-kami się jeździło, no przyznam wam się bez bicia, nigdy się nie wywróciłem na motorze, to był mój pierwszy upadek, pierwszy szlif. Także no cóż, no biorę na klatę, przyjmuję lekcję pokory, aczkolwiek mówię, no miałem świadomość tutaj, że wiadomo, no jednoślad, no to na samochodem jak jedziemy to jest też troszkę inaczej, ale też wiadomo, że jak jest ulewa, no to zwalniamy, ale tutaj motorkiem to naprawdę nie ma żartów, słuchajcie, nie ma żartów. No to tyle, co wam chciałem przekazać, słuchajcie. Mam nadzieję, że już się nic, aczkolwiek zresztą mam nadzieję, nadzieja matką głupich, słuchajcie, wydarzyć się może wszystko każdego dnia. Ja jak mówiłem, tutaj sobie biorę za punkt honoru, od samego początku jak go kupiłem, przejechałem 17 km. Widzę, że zainteresowanie jest, chcecie to oglądać, mnie to bardzo cieszy. Ja będę dla was robił filmy, no i będziecie sobie obserwować, co tutaj się dzieje, jakieś moje przygody, oby tych przygód takich, powiedzmy, no... szlifiersko-drogowych to było jak najmniej, a najlepiej w ogóle, ale tego też nie wykluczam, bo naprawdę jak na łyżwach. Bardzo was proszę, jeżeli macie jakieś pomysły albo już sprawdzone, to jakieś namiary na oponę, na razie na przód, bo myślę, że ona jest najważniejsza w tym momencie. Zobaczymy, będę czegoś wtedy może szukał, może tutaj się zdam na was, na doświadczonych już tutaj motocyklistów, którzy przerobili ten temat, bo no ja nie mówię, że no wiecie, no nawet jakby była jakaś niewiadoma opona, nie wiem, najdroższa na świecie, no to co, no przy gwałtownym hamowaniu, tak jak ja zrobiłem, no to nie ma siły, że koło się nie uślizgnie i dupa nie poleci, nie? No tak mi się wydaje. Jeżeli coś, to piszcie. Ja tutaj będę wszystkie wskazówki brał do siebie, do serca. Dobrze, słuchajcie, no to wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej.